Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku jako pierworodny syn Józefa i Karoliny Korfantych w Sadzawkach, położonych ówcześnie w gminie Siemianowice. W wieku 6 lat podjął naukę w niemieckiej szkole w Siemianowicach, a następnie został przyjęty do katowickiego gimnazjum męskiego. Nastoletni Wojciech, wychowany na niemieckojęzycznym Śląsku, zafascynował się polskością jako zjawiskiem zwalczanym przez nauczycieli pruskiego gimnazjum. Pomimo relegowania Korfantego ze szkoły gimnazjalnej na 3 miesiące przed maturą, dzięki wstawiennictwu posła Reichstagu Józefa Kościelskiego, nastoletni Wojciech wyjechał do Berlina, kontynuując kształcenie jako wolny słuchacz Politechniki w Charlottenburgu i biorąc udział w polskich organizacjach narodowych działających w Berlinie. Po eksternistycznym zdaniu matury w 1896 roku został studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. Jednakże już po roku kształcenia porzucił na 2 lata studia i towarzyszył litewskiemu ziemianinowi w podróży po Europie jako jego korepetytor, zwiedzając Europę od Anglii po Francję, Holandię, Austro-Węgry po Rosję. W roku 1899 Korfanty był jednym z liderów polskich studentów we wrocławskim ośrodku akademickim i wziął udział w zjeździe Zjednoczenia Zagranicznego Młodzieży Polskiej w Zurychu. W 1901 roku w semestrze letnim przeniósł się na studia do Berlina, gdzie związał się ze strukturami endeckimi. Jednym z pierwszych słynnych manifestów politycznych był jego sprzeciw wobec niemieckiej partii Centrum, dominującej w katolickiej społeczności Górnego Śląska. Udzielając się w prasie wydawanej w Berlinie i w Poznaniu, Korfanty został redaktorem regionalnej gazety polskojęzycznej Górnoślązak. Wystąpienia młodego polityka o chadeckich i wyraźnie antypruskich poglądach, wskazujące na jedność społeczności polskiej we wszystkich zaborach, udowadniające niemiecki Kulturkampf wobec polskości czy promujące propolską narodową myśl wśród Górnoślązaków stała się przyczyną procesu karnego i 4-miesięcznego uwięzienia we Wronkach. Wojciech Korfanty, związany z Ligą Narodową, został posłem Reichstagu w 1903 roku jako jedyny polski poseł z regionu oraz pierwszy, który odniósł sukces polityczny, promując narodową myśl polską. W tym samym roku członek Koła Polskiego w Reichstagu oświadczył się i wziął ślub cywilny z 9 lat młodszą Elżbietą Sprot oraz napotkał liczne problemy z możliwością przyjęcia ślubu kościelnego ze strony górnośląskich księży o wyraźnie proniemieckim światopoglądzie, które sfinalizował ślubem w kościele w Krakowie. Nowożeńcy zamieszkiwali w Katowicach i dopiero po 7 latach osiedli w Bytomiu. Jako poseł Reichstagu Korfanty był zmuszony nie tylko do ustawicznych podróży pomiędzy Berlinem a Górnym Śląskiem, ale także utrzymania rodziny zarobkowej. Nieodpłatność poselstwa w Reichstagu skłoniła Korfantego do kandydatury w wyborach uzupełniających z jednego z wielkopolskich okręgów do Landtagu, które zakończył sukcesem w 1904 roku. Już rok później zrezygnował z redakcji Górnoślązaka i założył własną gazetę pod tytułem Polak. Kilka lat później zakończył także współpracę z Ligą Narodową w proteście przeciwko postulowaniu współpracy w walce o niepodległą Polskę z Rosją. Już w 1909 roku został jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Demokratycznego w Poznaniu. Współpracował także z kilkoma posłami z okręgu górnośląskiego w Reichstagu. Pomimo osłabnięcia pozycji politycznej na Górnym Śląsku i rezygnacji z kandydatury do Reichstagu, Korfanty kontynuował swoje dzieło, przenosząc się w 1913 roku do Berlina w celu zaspokojenia potrzeb materialnych 5-osobowej rodziny. Pracując jako założyciel i kierownik Polskiego Biura Korespondencyjnego, obsługującego kolportaż prasy polskojęzycznej i niemieckojęzycznej, zaangażował się w antyrosyjską działalność prasową, w zamian za obietnicę odejścia od antypolskiej polityki złożonej przez dyrektora ówczesnego
Urzędu do Spraw Propagandy Zagranicznej. Paradoksalnie, lata berlińskie okazały się być dla Korfantego okresem względnej stabilizacji i spokoju. Dopiero w 1917 roku wygłosił pierwsze wystąpienie w Landtagu, w którym reprezentując mniejszość polską podkreślił, że narodowo jesteśmy Polakami, a nie po polsku mówiącymi Prusakami. W 1918 roku ponownie zwyciężył w wyborach uzupełniających do Reichstagu, a 25 października zażądał od Prus przyłączenia polskich powiatów Górnego i Średniego Śląska, Poznania, polskich Prus Zachodnich i polskich powiatów Prus Wschodnich. Podczas gdy 11 listopada 1918 roku we Francji podpisano zawieszenie broni kończące I wojnę światową, rodzina Korfantych opuszczała Berlin w drodze do niepodległej II Rzeczypospolitej. Jednakże najważniejsze dzieło jednego z ojców niepodległości powstało w pierwszych latach II Rzeczypospolitej i w sposób istotny przyczyniło się do kształtowania granic niepodległego państwa polskiego. Fiasko konferencji Korfantego z Witosem i Piłsudskim, która miała miejsce po upadku rządu Daszyńskiego, kontrastowała z ogromnym poparciem, którego Korfanty doświadczył w Wielkopolsce. Pomimo przeświadczenia o konieczności pokojowego przyłączenia tych ziem do Polski, towarzysząc powracającemu do Polski Ignacemu Paderewskiemu, był świadkiem wybuchu i przebiegu powstania wielkopolskiego. Dzięki zaangażowaniu jako komisarz wojskowy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, jego korespondencja z Paryżem i Berlinem przyczyniła się do pomyślnego dla Polski zakończenia powstania. Równocześnie rozwijał polską organizację wojskową Górnego Śląska. Pomimo dążenia do pokojowego przyłączenia Śląska, napięta sytuacja doprowadziła do wybuchu pierwszego powstania śląskiego, które przyniosło przede wszystkim represje niemieckie. W 1919 roku Korfanty sprowadził do Katowic francuską misję wojskową. Postanowienia traktatu wersalskiego nie dokonywały rozstrzygnięcia losu Górnego Śląska, pozostawiając tereny sporne przedmiotem plebiscytów. Decyzją rządu polskiego Wojciech Korfanty kierował polskim komisariatem plebiscytowym. Wybuch II Powstania Śląskiego w 1920 roku doprowadził do wprowadzenia polskiego i niemieckiego parytetu w siłach i służbach bezpieczeństwa stabilizujących tereny plebiscytowe. Zaproponowana linia Korfantego miała zapewnić Polsce przyłączenie około 60% obszaru plebiscytowego wraz z włączeniem najistotniejszych strategicznie terenów okręgu przemysłowego, jednakże spotkała się z całkowitym odrzuceniem ze strony niemieckiej. 30 kwietnia 1921 roku zapadła decyzja o wybuchu strajku, który stał się początkiem III Powstania Śląskiego. Pełniąc funkcję dyktatora powstania, opanował postulowany obszar zaledwie w ciągu 10 dni. Kontrofensywa niemiecka, zagrażająca utratą zdobytych ziem, nie przełamała ofensywy polskiej i doprowadziła do obustronnego zakończenia walk. Po zakończeniu walk Wojciech Korfanty udał się do Paryża, gdzie wykazał się zdolnościami dyplomatycznymi w rozmowach na rzecz przyłączenia Śląska do II Rzeczypospolitej. Rezultat zawartego kompromisu przyznał Polsce niecałe 30% ziem plebiscytowych, jednakże niemal w całości zawierających strategicznie istotną infrastrukturę przemysłową wraz z bogactwem surowców naturalnych Górnego Śląska, bardzo ważnych dla odbudowującego się państwa polskiego. W 1922 roku, podczas symbolicznego powitania wojsk polskich na Górnym Śląsku, Korfanty triumfował jako Polak, który w najwybitniejszy sposób przyczynił się do rozwoju polskości na Górnym Śląsku, sfinalizowaną przyłączeniem do II Rzeczypospolitej. Zmarł 17 sierpnia 1939 roku w Warszawie.